Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo, witam serdecznie. Na 4 dni przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i została nam już tylko jedna dyscyplina do omówienia, jest to saleczkarstwo. Chociaż tam w pierwszym filmiku, tym, kiedy to było, jeju, w poniedziałek, wtorek, mniejsza z tym, tam w tym, w którym omawiałem te dyscypliny, w których nie mamy naszych reprezentantów i reprezentantek, omówiłem już bobsleje i skeleton, tak pokrótce, no ale saneczkarstwo nawet podpada pod inny związek, Polski Związek Sportów Saneczkowych, z którego Polski Związek Bobsleje i Skeletonów swego czasu się wydzielił. No i właśnie w saneczkarstwie mamy bardzo ciekawą postać w naszej kadrze, mam na myśli Mateusza Sochowicza, który w listopadzie tego roku właśnie na tym olimpijskim torze, podczas inauguracji sezonu Pucharu Świata, podczas jednego z treningów przed tą inauguracją, no doznał dosyć poważnej kontuzji i jednak startuje. I okazuje się, że nawet no już w pełni zdrowy, skoro może startować, ale jednak po tych kontuzjogennych przeżyciach na tym właśnie olimpijskim torze, co warto jeszcze raz zaznaczyć, no okazuje się, że nadal jest naszym numerem jeden. To troszkę niepokoi, jeśli porównamy nasze numery 1 i 2 w męskich jedynkach, ale cóż, cieszymy się, że Mateusz Sochowicz wrócił do startów. Co więcej, no można tutaj powiedzieć znowu za słowackim, Polska Winkelriedem Narodów, ponieważ to właśnie po jego wypadku poprawiono wszelkie właśnie te niedociągnięcia w bezpieczeństwie toru olimpijskiego, które spowodowały właśnie te jego kontuzje. No ale na szczęście, tak jak mówię, skończyło się na tym, że Mateusza Sochowicza mamy w kadrze olimpijskiej. Po raz drugi on startował już w Pjongczangu. Zapewne pamiętacie tego naszego saneczkarza, który zgubił, nie zgubił, który zapomniał po prostu wziąć maskę na start i jechał no, po omacku, dosłownie rzecz biorąc, po tym torze w Korei Południowej. To był właśnie Mateusz Sochowicz i dla mnie to jest właśnie najlepszy dowód na to, że młodych zawodników należy zabierać na te ich pierwsze igrzyska właśnie, żeby się otrzaskali z tą imprezą. Martwić się będę dopiero, jeśli w tym roku Mateusz Sochowicz zapomni maski na start, bo to by znaczyło, że nie wyciągnął tych lekcji, po które 4 lata temu do Korei pojechał. Skład naszej kadry saneczkarskiej uzupełnia w tym aspekcie kobiecym Klaudia Domaracka, która jest naszą w tej chwili najlepszą seniorką, a mieliśmy przecież parę naprawdę ciekawych postaci w tym świecie, bo była swego czasu Natalia Wojtuś-Ciszyn, Ewa Kurs, a jeszcze wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, Ewelinę Staszulonek, to był dla mnie wielki talent. Pamiętam, że przed igrzyskami w Vancouver myślałem o niej, jeszcze nie teraz, ale za 4 lata w Soczi to już będzie nasza taka być może medalowa nadzieja. Zresztą w Vancouver zajęła wtedy, jeśli dobrze pamiętam, 8 miejsce w kobiecych jedynkach, a przecież była też po wypadku takim też dosyć groźnym w Turynie. I właśnie z tamtego powodu już później nie startowała na torze Cesana Pariol. No ale niestety w 2011 roku zakończyła karierę dosyć niespodziewanie, chyba w wieku 26 lat, czyli na pewno była młodsza ode mnie teraz. To też mi trochę daje do myślenia, ale ja jednak się tego mojego dziennikarstwa cały czas trzymam i naprawdę bardzo żałuję, no ale w tej chwili już patrzymy w przyszłość, patrzymy w kierunku igrzysk w Pekinie i tam właśnie w jedynkach kobiecych wystąpi Klaudia Domaracka, no i nasza dwójka. Nie chcę powiedzieć dwójka męska, chociaż no, w zasadzie tak to się zazwyczaj odbywa, że w dwójkach startują sami panowie, ale jest to konkurencja otwarta, w przeciwieństwie do paru innych, na przykład bobslejowych czwórek, które są oznaczone jako czwórki typowo męskie. Chociaż były też testy, żeby kobiety w bobslejowych czwórkach startowały, ale okazało się, że to się nie sprawdza z punktu widzenia praktycznego. Po prostu te ekipy były wolniejsze, które zawierały kobietę. No i cóż, to tylko pokazuje, że należy jednak odróżniać sport kobiecy od sportu męskiego, że jednak te jakieś granice należy stawiać, aczkolwiek no też trzeba brać pod uwagę to, żeby te granice nie były posunięte zbyt daleko i żeby nie były zbyt grube i żeby nie przechodziły na jakieś inne aspekty, nie tylko stricte dotyczące wyników sportowych, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Miejmy nadzieję, że będzie oczywiście do tego okazja, bo cały czas jest to temat, który warto poruszać, ale tak jak mówię, przy innych okazjach mamy tę naszą dwójkę, Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski, która ten sezon 19-20, czyli ten jeszcze przedpandemiczny, czyli chyba on został ostatecznie przerwany przez
przez pandemię już szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to było. 2 lata, ale pamięć ludzka jest bardzo, bardzo ulotna. Moja jest dosyć krótka. Ale ten sezon 19-20 mieli naprawdę dobry. Parę miejsc, chciałem powiedzieć, jednocyfrowych, czyli w czołowej dziesiątce zgarnęli w Pucharze Świata. No, ten poprzedni trochę słabszy, ten obecny również, no, ale nadal jest to bardzo silny punkt naszej drużyny. Nie bez powodu używam słowa drużyna, bo my liczymy przede wszystkim na konkurencję drużynową, czyli sztafetę. Sztafetę mieszaną, jedynka męska, jedynka żeńska i dwójka. No tam walczymy o miejsce tak zwane punktowane, czyli miejsce 1-8. Oczywiście o stypendium za takie miejsce 1-8 na Igrzyskach Olimpijskich dla całej czwórki, na pewno ułatwiające kontynuowanie kariery. No po prostu nie ukrywajmy, że jednak w momencie, w którym sport stał się całkowicie profesjonalny, nawet jeśli nie we wszystkich dyscyplinach jest to we wszystkich krajach możliwe, no to jednak te pieniądze odgrywają olbrzymią rolę, no i też nakazują poświęcenie się temu sportowi, poświęcenie się treningom, a nie tylko takie trenowanie z doskoku, które może być lekko wynagradzane. Ale i o pieniądzach w sporcie to też temat zupełnie na inną okazję, a nie na Igrzyska Olimpijskie, przynajmniej nie teraz. Może jeszcze czasem jakiś temat się pojawi, może jeszcze coś wypłynie. I tyle jeśli chodzi o saneczkarstwo, tyle jeśli chodzi o poszczególne dyscypliny, które sobie przez ostatnie kilka dni przejrzeliśmy. Jutro jeszcze wtorek, tak jak mówiłem, szykuję niespodziankę. Widziałem, że już ktoś się tam w komentarzach cieszył, że będzie jakaś niespodzianka. No cały czas jeszcze nad nią pracuję, jeszcze muszę do paru osób napisać, trochę tak przycisnąć, chociaż myślę, że mimo wszystko nie każdy znajdzie czas, żeby mi odpisać, co jest troszkę przykre, ale też z jednej strony zrozumiałe. Chociaż ja i tak bardziej cenię osoby, które otwarcie mówią nie, niż takie, które odczytają i zapomną. I w ogóle nie odpiszą i nie wiem, czy to znaczy nie, czy może jednak jeszcze spróbować ponaglić. Tak więc no, to są takie dylematy ludzi na dorobku, którzy muszą się mierzyć z profesjonalistami jednak, przynajmniej z tej perspektywy oficjalnego statusu. No ale mniejsza o to, nie chcę tutaj nikogo obrażać, bo ja rozumiem, że ludzie mają czasem jakieś swoje inne zajęcia, mogą czasem zapomnieć, mi też się to zdarza, ale no chociaż jakaś odpowiedź, że okej, dogadamy się później, byłaby mile wskazana. No tak czy inaczej, na razie jeszcze będę tutaj próbował, naciskał i mam nadzieję, że jutro coś ciekawego Wam pokażę. No i od środy już jedziemy na żywca. Na żywo jedziemy z curlingiem, w czwartek jeszcze dochodzi hokej na lodzie, chciałem powiedzieć na trawie. Tutaj pozdrawiam z okolic Poznania. Nie, hokej na lodzie oczywiście w kontekście zimowych Igrzysk Olimpijskich. Hokej kobiecy, pozdrawiam z okolic Poznania, pozdrawiam moje drogie kozice. No i tak jak mówię, w piątek za 4 dni ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Ja już się nie mogę doczekać. Już czuję, że będzie. Czuję, że to wszystko, co złe, będzie za nami, a my sobie spokojnie przeżyjemy te igrzyska w radości i w wielkich sportowych emocjach. Tak więc zasubskrybujcie mój kanał, żeby niczego nie przegapić. Dajcie łapkę w górę przy tym filmiku, który Wam się podoba, przy tych filmikach, które Wam się podobają. Tutaj ustalmy, że nie zakazuję Wam tutaj klikania tych łapek w liczbie mnogiej. Tak nie zachęcam do tych łapek w dół, ale jeśli coś Wam się nie podoba, to też jest dla mnie jakiś sygnał, żeby coś poprawić, a jeszcze dokładniejszym jest komentarz, gdzie napiszecie, co Wam nie pasuje, czy może gdzieś w czymś się pomyliłem, no błądzić jest rzeczą ludzką. Ja się tego absolutnie nie wstydzę, zwłaszcza, że no nie da się być ekspertem w każdej dziedzinie, w każdej dyscyplinie, a jednak staram się jak najszerzej ten sport pokazywać z jak największej liczby stron, no i czasem gdzieś tam coś mi się pomiesza, coś się gdzieś się potknę, ale zawsze jestem gotów przyjąć tę krytykę na klatę. No i oczywiście śledźcie mnie na portalach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze. No i co? Tak jak mówię, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Już niedługo, już jutro.